Proszę Państwa, spotykamy się z piękną sztuką Zofii Kossak. To jest pisarka ziemi cieszyńskiej. Sztuka była poszukiwana, to nie było tak łatwo odnaleźć ją, ale piękna treść tej sztuki oparta jest na bajce śląskiej, ale z tej bajki śląskiej wynika ogromny, głęboki morał. Powiem dlaczego. W tej sztuce są przedstawione dwie rodziny. Rodzina uboga i rodzina bogatych. Do każdej puka Jezus. Do każdego, tak jak do każdego z nas, bo tak sobie autorka wyobrażała tę sztukę. Do każdego z nas puka Jezus. I w jej zamyśle jest to, po obejrzeniu tej sztuki, abyśmy sobie umieli zadać pytanie, jak przyjąłem Boga wczoraj, jak Go przyjmuję dzisiaj i jak Go przyjmę nazajutrz. We wstępie tej sztuki Zofia Kossak wyraziła takie życzenie, żeby mogli zagrać tę sztukę amatorzy. Bo tak widziała, że oni żyją w tym środowisku i chyba najlepiej potrafią ją oddać. Zobaczymy. Widziałam się po jej latach, przecież tu spoczywa w Brennej na cmentarzu, w Górkach na cmentarzu, a byłam z córką pani Zofii Kossak i ona pomówiła taką prośbę, więc postanowiłam zaprosić amatorów na tą scenę. I Państwo tę sztukę zobaczą w wykonaniu amatorów. Myślę, że pani Zofia Szczucka Kossak będzie patrzyła na nich z nieba. I dlatego proszę Was bardzo, że tutaj jesteście. Proszę też o piękną reakcję, która zawsze tutaj taka jest. Myślę, że wtedy się też dobrze gra tym osobom, które tu są na tej scenie. To są jedne z Was osoby. Także nie wypatrujmy wielkiego aktorstwa, ale to, co ta sztuka ma nam do powiedzenia.